Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Jedni marzą, by być szczęśliwymi. Inni marzą, by założyć rodzinę, by mieć dużo pieniędzy, podróżować po świecie. Lista marzeń Polaków jest bardzo długa. Ale trzeba pamiętać, że marzenia nie mogą być rozmyte, jeśli mają stać się celami. Marzenia to pewnego rodzaju projekt. Trzeba określić cel, a później drogę, którą będzie się podążać, by ten cel osiągnąć, mówi Fryderyk Karzełek, przedsiębiorca, założyciel klubu 555. Pracuj codziennie w ogrodzie swoich marzeń. Po prostu ja porównałem w tym momencie listę marzeń, którą możemy mieć do zrealizowania, porównałem do ogrodu. W naszym ogrodzie rosną drzewa, krzewy, kwiaty, rośliny jednoroczne i trzeba po prostu je pielęgnować. Te, co będziemy pielęgnować, one będą wzrastać. Żeby nie prokrastynować, trzeba codziennie rano zadać sobie pytanie, przeglądając naszą listę marzeń, zadać sobie pytanie, co mogę dzisiaj zrobić ważnego, na przykład w kierunku realizacji jednego z tych marzeń. No bo będą marzenia takie, które możemy zrealizować od razu, czyli te takie kwiaty jednoroczne. Bo jeżeli ktoś na przykład powie, no moim marzeniem jest polecieć do Paryża i zjeść croissant pod wieżą Eiffla. No to dzisiaj specjalnie zasobów finansowych nie trzeba mieć dużych, żeby to marzenie zrealizować. Tak? Trzeba się tylko do tego przygotować, to znaczy zarezerwować sobie czas, jakieś tam pieniądze, nawet niewielkie. Natomiast kiedy mamy duże marzenie do zrealizacji, do zrealizowania, przykładowo chcemy sobie zrobić rok sabatowy, czyli przez rok jeździć po świecie i nie pracować, no to to wymaga już przygotowań, które nie zawsze są przyjemne, bo trzeba pieniądze odłożyć na ten cel, bo trzeba być może wypracować jakąś metodologię, że ten rok będę poza domem. No i to już powoduje, że my mówimy sobie z czasem, a to już wolę sobie pooglądać telewizję w tym czasie, czy jakieś seriale i nie robią po prostu ludzie nic w kierunku realizacji tych marzeń. Mogliby, ponieważ tak naprawdę każdy może dzisiaj te marzenia realizować. Jeżeli my na przykład zaplanujemy coś, to pierwszy plan zazwyczaj nie wychodzi. I ludzie w tym momencie mówią, a to całe planowanie jest do bani. A tymczasem pierwszy plan nie wychodzi, to trzeba zrobić drugi plan. Pierwszy plan służy tak naprawdę do tego, żeby ruszyć w danym kierunku. No i tak jak z nawigacją, tak? Nawigacja planuje nam jakiś odcinek, no i gdzieś tam są roboty drogowe i nawigacja musi zmienić ten plan nagle. Podobnie z nami. Jeżeli my trafiamy na jakąś przeszkodę, ten plan nam nie wypala. Przykładowo w ubiegłym roku szedłem do Santiago i w Czechach po 10 dniach dostałem zapalenia małego palca w stopie i musiałem przerwać na jeden dzień, w związku z czym plany całe na miesiąc, które miałem co do dnia zrobione, wzięły w łeb. Mimo to usiadłem, jeden dzień przerwy, przeplanowałem i poszedłem dalej. No właśnie, może do tego Santiago wrócimy. Szedłeś 3 miesiące, tak. 3000 kilometrów. Niecałe. Co zdecydowało o tym, że się podjąłeś takiego trudnego wyzwania? To było jedno z marzeń na mojej liście. W 2009 roku wpisałem sobie na moją listę marzeń, słuchając Shirley MacLaine, audiobooka, która w przepiękny sposób opowiadała o tym, jak wędrowała szlakiem świętego Jakuba w Hiszpanii. Powiedziałem sobie, ja też chcę. Jak powiedział kiedyś Wojciech Cejrowski, różnica między ludźmi, którzy marzą, a całą resztą świata, nie polega na zasobności portfela. Chodzi o to, że jedni całe życie śnią o przygodach, a inni podnoszą wzrok znad książki, wstają i wyruszają na spotkanie swoich marzeń. No i właśnie pojawia się pytanie, dlaczego warto spełniać marzenia? Pytanie, dlaczego warto spełniać marzenia, można podwrócić, zadać pytanie, dlaczego nie spełniać. Marzenia są czymś wyjątkowym w naszym życiu. Nie są z kategorii prozy życia. Ta codzienność, czyli wszystko to, co robimy na co dzień, co musimy robić tak naprawdę, wypełnia nasze życie i do marzeń też tak naprawdę prowadzi droga przez codzienność. A marzenia są czymś takim odświętnym, czymś takim wyjątkowym, uroczystym. Moje pokolenie oczywiście dobrze pamięta czasy, kiedy nic nie było i wtedy wszystko było wielkim marzeniem, nawet banany czy pomarańcze. Dzisiaj pewnie trochę trudniej marzyć, ponieważ wszystko jest i nawet nasza proza życia często jest bardzo atrakcyjna. W związku z tym dzisiaj posiadać marzenie, to w jakim stopniu jest to wyzwanie? Nie ma takiego wieku, w którym człowiek traci prawo do marzeń i trzeba o tym pamiętać i warto nauczyć się marzyć. Jednak jak dodaje Jacek Walkiewicz, mówca motywacyjny i inspiracyjny, ludzie nie są przygotowani do tego, by spełniać marzenia. Ludzie nie uczą się tego, że można marzyć, że warto marzyć i jak marzyć. Dzisiaj jest też trochę książek na ten temat. Można robić różne mapy marzeń, które w tych książkach są opisywane, czyli do marzeń wręcz takie podejście pojawiło się naukowe, jak je realizować i jak podejść do nich tak, żeby były jak najszybciej, najskuteczniej zrealizowane.
Natomiast myślę, że nikt nam o tym nie mówi po prostu i jak jesteśmy dziećmi, to nie wychowujemy się w takim duchu, że kiedyś zrealizujemy swoje marzenia z dzieciństwa. Nawet jeżeli je mamy, to często słyszymy, żebyśmy nie fantazjowali i żebyśmy zeszli na ziemię tak naprawdę i zajęli się czymś konkretnym, a najlepiej nauką i szkołą. W związku z tym nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby potem w dorosłym życiu realizować swoje marzenia, aczkolwiek to też się zmienia. No i myślę, że dzisiaj już młodzi ludzie mają większą świadomość tego, że warto je mieć i warto je spełniać. Nasze marzenia w większości są nasze, bo dla innych mogą być mniej lub bardziej zrozumiałe, ale do realizacji musimy bezpośrednio lub pośrednio włączyć innych ludzi. Przykładem tego jest mężczyzna, który na 2 lata postanowił wyjechać do Indii, zostawił swoją rodzinę, zostawił swoją żonę, bo chciał poznać siebie. Gdy wrócił, żona wyrzuciła go z domu. Spełnił swoje marzenie, ale odbyło się to kosztem ich relacji. Jak powiedział kiedyś Walt Disney, jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tego dokonać. A jakie jest Wasze zdanie na temat marzeń? Chętnie je poznamy, dajcie nam znać w komentarzach. A przy okazji przypominam Wam, że możecie oglądać nasze odcinki bez reklam. Możecie też korzystać z aplikacji YouTube w tle. Wszystko to jest możliwe dzięki YouTube Premium. Po więcej informacji odsyłam Was do opisu naszego filmu. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.